Witajcie w prawdopodobnie ostatnim filmie z chorób królików. Jak na tę chwilę, no chyba, że jeszcze coś wpadnie mi do głowy, lub dacie jakąś propozycję na film z tej serii, no to coś się jeszcze ukaże. A więc chciałem, aby te filmy, które już są na kanale, mogły być postrzegane jako dobre źródło wiedzy, lecz nie do końca tak wyszło jak chciałem, ale to szczegół, który zachęcił mnie do nagrania tego filmu. A więc żeby każdy mógł znaleźć to, co go. W tej chwili interesuje. Dla wygody ten film został podzielony na rozdziały, aby każdy mógł przeskoczyć do konkretnego momentu filmu. A teraz dziękuję za wysłuchanie tego przydługiego wstępu i lecimy do konkretów. Najpierw zaczniemy od tego, jak zapobiegać chorobom, bo jak wiadomo, lepiej zapobiegać niż leczyć, a więc są dwie główne metody. Pierwsza to dezynfekcja klatek. Moim zdaniem każdy powinien dbać o czystość u królików. Bez względu na to, jaką ma ilość. Między innymi poprzez okresową dezynfekcję, np. opalanie klatek. Wybierając tą metodę, czyli to opalanie, należy zwrócić uwagę na, na szczeliny, w których mogą ukrywać się drobne ustroje, lub stosowanie suchej dezynfekcji. Są to takie dwie, myślę, że najpopularniejsze metody. Druga to okresowa kwarantanna, którą sam stosuję. I zachęcam innych do tego, szczególnie tych początkujących. Polega ona na odizolowaniu zakupionych lub przywiezionych królików na okres około 2-3 tygodni. Wtedy, podczas właśnie tych, tego czasu, można wykryć często choroby, które mogą chronić tam resztę stada przed zarażeniem i w najgorszym wypadku wyginięciem. Skoro już teraz powiedzieliśmy sobie o zapobieganiu, można przejść do chorób, oczywiście najpierw tych najgroźniejszych dla naszych futrzaków. Pierwszą chorobą jest pombur, który nazywany jest również RHD lub wirusową krwatoczną chorobą królików. Jest to najniebezpieczniejsza choroba, która może spotkać hodowcę, gdyż jest bardzo zaraźliwa, przez co przechodzi ze stada na stado. A przebieg tej choroby jest właśnie taki. Występują trzy postaci. Pierwsza jest to nadostra, która najczęściej jest spotykana której śmiertelność jest równa 100%. Chory królik umiera bardzo szybko bo w przeciągu 48 godzin od zakażenia, co gorsza, w tej postaci królik może umrzeć z dnia na dzień poprzez to, że nie ma żadnych objawów, nie idzie rozpoznać jednoznacznie że jest to pomór, a od czasu zakażenia choroba atakuje organy wewnętrzne królika. Druga jest postać ostra, śmiertelność w tej postaci jest już nieco niższa, choć dalej wysoka. Choremu królikowi towarzyszą duszności, wysoka temperatura oraz krwawa wydzielina z pyszczka i nosa. Możliwe są w tym czasie słyszalne piski zwierząt. Śmierć w tej postaci nadchodzi po około dwóch dniach. Nawet jeśli królik wygra z wirusem, pojawia się żółtaczka, po której następuje śmierć królika. Trzecią, już nieco łaskawszą dla chorego królika postacią jest postać podostra. Śmiertelność w tym przypadku jest mniejsza niż po poprzednich postaci i waha się między 50% Objawy to m.in. duszności biegunka czy krwawe cieki z nosa Tę postać krój jest w stanie już pokonać jednak może on dalej zarażać inne osobniki przez okres około 4,5 tygodnia A teraz jak dochodzi do zakażenia Najczęściej do zakażenia dochodzi poprzez bezpośredni kontakt zwierzęcia z zarażonym. Króliki zarażają się zwykle przez kontakt z zainfekowanymi wirusem, odchodami, czy też krwią. Wirus może być przenoszony również za pośrednictwem paszy, wody, czy nawet siółki. Nosicielami pomoru są też ptaki oraz owady. Te krwiopijne. Komary pchły. Jak uratować zarażonego królika? Niestety w tym przypadku nie możemy nic zmienić. Aktualnie nie wynaleziono jeszcze lekarstwa na tą chorobę. Pozostaje jedynie zapobieganie zarażeniu. Możemy zaszczepić swoje króliki. Pozostaje również dbać o higienę w hodowli lub też no, klatce królika. Mam na myśli tutaj dezynfekcję. Drugą z nich jest myksomatoza. Groźna wirusowa choroba, która ma trzy stadia przebiegu. Pierwsza jest postać nadostra, która charakteryzuje się nagłą śmiercią zwierzaka, a jej jedynym objawem są zaczerwienione powieki. Postać ostra charakteryzuje się obrzękiem zewnętrznych narządów płciowych, dusznościami oraz strupami na uszach i w okolicach oczu. Śmiertelność w tym stadium wynosi około 100%, zazwyczaj po 8-10 dniach. Ostatnią już postacią jest postać przewlekła, której po tygodniu od zakażenia powstają obrzęki na uszach, nocie oraz łapkach, pojawiają się trudności w oddychaniu, a śmiertelność jest mniejsza i waha się od 30% do nawet 90%. Myksomatoza zazwyczaj przenoszona jest przez zarażone osobniki ptaków, krwiopijnych owadów lub kontakt z odchodami zarażonych tym wirusem. Jeśli odpowiednio szybko rozpoznamy objawy tej choroby, jest możliwość uchronienia reszty stada poprzez oddzielenie takiego królika. Jeśli tylko zauważymy pierwsze odbiawy, należy odizolować królika, najlepiej w oddalonym pomieszczeniu, tak aby przypadkiem komary lub płynie zaraziły reszty stada oraz warto też zdezynfekować klatkę. Tu już bez różnicy w jaki sposób, może to być np. dokładne opalenie klatki lub dezynfekcja na mokro lub sucho. Później pozostaje tylko obserwować takiego królika oraz resztę stada, czy czasem nie nastąpiło zarażenie jakiegoś innego osobnika, który był bardzo blisko tego zarażonego. Skoro ma być to film, który mógłby służyć jako dobre źródło informacji, należałoby wspomnieć tutaj o zapobieganiu zarażeniom właśnie tej chorobie. A więc, jeśli mamy króliki w pomieszczeniu, dobrze byłoby wstawić w okna, wywieczniki, moskitiery wtedy mamy pewną barierę przed komarami a jeśli często wieczymy, pomieszczenie poprzez otwieranie drzwi można oczywiście też poskręcać z listewek stelaż na taką moskitierę i wstawić w drzwi przez co powietrze będzie mogło sobie wpadać, a będzie taka, tak jak już mówiłem bariera przed komarami jeśli króliki hodujemy podczas yy, okresu letniego na wybiegach warto też skonstruować jakiś daszek i tam pod tym daszkiem dawać jedzenie, oraz też dawać taką ilość jedzenia, aby króliki odpowiednio szybko zjadły, nie zostawiając resztek ziarna na pożywienie wróblom, które to często są nośnikiem myksomatozy. Drugim, a tak naprawdę już trzecim sposobem na zapobieganie zarażeniu królika myksomatozą. Jest to taki uniwersalny sposób, dlatego gdzie królik przebywa, czy on przebywa na dworze, czy w pomieszczeniu. Tym sposobem jest sz okresowe szczepienie królików, ponieważ yy, zależy od szczepionki, ale zazwyczaj jest to yy, okres yy, ochrony półrocznej, czyli tak szczepionka zazwyczaj działa na pół roku, a wymaganiem dla tej metody jest minimalny wiek, którym jest 4 tygodnie, a szczepionka zazwyczaj działa na pół roku, jest to tutaj uzależnione od producenta. Jeśli zdecydujemy się na takie rozwiązanie, ważne, aby zrobić to w marcu przed sezonem wzmożonej aktywności komarów. Ostatnią kwestią w temacie myksomatozy jest to, czy jest ona groźna dla człowieka. Otóż nie, nie jest to choroba, która może nam zagrażać. Trzecią chorobą, która może nie jest aż tak groźna jak myksomatoza. Ale jest równie groźna, ponieważ jest to koksydioza, która jest chorobą pasożytniczą. Występuje ona w dwóch rodzajach, dwóch odmianach. W każdym razie jest to odmiana jelitowa, która właśnie najczęściej dotyka młode króliki, w wieku od kilku tygodni do nawet pięciu miesięcy. A przez co chorują głównie poprzez niewłaściwe żywienie. Może przyczynić się do tego również na przykład stres. Po odsadzeniu, i wtedy młody organizm staje się łakomym kąskiem dla koksydiozy. Dlatego, szczególnie w okresie, kiedy króliki muszą samodzielnić, się, należy szczególnie dbać o czystość klawki, jak i pokarmu oraz wody. Można stosować wtedy, podczas właśnie tego odsadzania, młodych różnego rodzaju zakwaszacze, które pozytywnie wpłyną na florę bakteryjną, jak i uniemożliwią narzaniu się. Niepożądanych bakterii czy glonów wewnątrz poidła, jak i yy, w organizmie królika. Drugim rodzajem kokcydiozy jest to kokcydioza wątrobowa, no i tutaj już dotyczy to królików w każdym wieku, nie tylko młodych, ale takich tych starszych też, które zaraziły się poprzez złe warunki wewnątrz klatki. Mam na myśli tutaj że rzadko sprzątane klatki. Głównym czynnikiem rozpoznawczym tej, właśnie tego rodzaju jest rozdęta wątroba. Jak rozpoznać kokcydiozę? A więc królik staje się głównie osowiały, traci apetyt, czego skutkiem jest również utrata wagi. Często też możemy zobaczyć, że ma biegunkę to są główne objawy właśnie kokcydiozy skoro już sobie powiedzieliśmy trochę o kokcydiozy co to jest, jak to rozpoznawać to teraz jak postąpić w przypadku kiedy faktycznie królik jest osowiały nie ma apetytu i występuje biegunka wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że jest to właśnie kokcydioza więc jeśli króliki są małe albo ogólnie jest, jeśli królików jest więcej niż jeden to Dobrze jest odizolować takiego jednego, który jest chory, właśnie do innej klatki i podtrzymać go na samym sianie i wodzie. Wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że taki królik przeżyje, ponieważ siano przepchnie to wszystko zalegające właśnie w organizmie królika. I warto też jest takiego królika trochę poganiać, żeby trochę poskakał po klatce. On, jemu jest wtedy ciężko skakać, ale dobrze jest aby trochę się poruszał. Wtedy będzie mógł się załatwić. I jeśli oddzielimy takiego królika chorego, warto też jest w miarę szybko posprzątać klatkę i dobrze ją zdezynfekować. Wtedy można przenieść króliki, właśnie te na razie zdrowe, bo mają mniejszą mniejsza szansa jest na to, że się zarażą. I warto też obserwować resztę królików w razie, gdyby kolejne y, sztuki miały jakieś objawy, też przenosić do, do osobnych klatek i postępować tak jak wcześniej już mówiłem. Jak już wspomniałem o rodzajach kokcydiozy, warto dbać o dobre króliki, żeby króliki miały suchą ściółkę, czystość w karmidle, bo to jest podstawa i po idle. Ponieważ to, że królik właśnie nie posiada żadnych objawów, nie oznacza, że że on nie jest nosicielem bezobjawowym, oczywiście, bo jest też taka możliwość, że królik może nie mieć objawów, ale może zarażać tą kokcydiozą. Koro skończyliśmy już mówić o kokcydiozie, teraz może przejdźmy do odgnieceń. Odgniecenia to są takie drobne rany, które zazwyczaj powstają u raz dużych królików, które są też cięższe. Ale nie tylko u nich mogę się to powstawać, ponieważ może odgniecenia mogą dotknąć każdego królika, który jest trzymany w nieodpowiedniej dla niego klatce, czy to jest klatka za mała, czy po prostu ściółka jest mokra, lub są trzymane na siatce o zbyt cienkim drucie. Co zrobić, jeśli zobaczymy odgnioty u królika? Bardzo ważne, żeby go przenieść do suchej i wywietrzonej klatki, jest to jedyny sposób. Aby królikowi zagoiły się te odgnioty, ewentualnie można skonsultować się z weterynarzem. Weterynarz może wtedy zlecić jakieś smarowanie na te właśnie odgnioty. Udar słoneczny jest to nic innego jak silne nagrzanie głowy królika przez promienie słoneczne. Duże prawdopodobieństwo wystąpienia udaru jest w małych klatkach, gdzie wymiana powietrza jest ograniczona, wystawionych bezpośrednio na promienie słoneczne. Dlatego najlepiej aby klatkę ustawić w miejscu zacienionym lub w miejscu po prostu, gdzie przez większość dnia jest cień. W bardzo gorące dni, jeśli mamy taką możliwość to dobrze przenieść króliki do jakiegoś osłoniętego, chłodnego miejsca. Może to być jakaś obórka bądź po prostu jakieś miejsce gdzie królik będzie miał chłodno. Najbardziej narażone na występowanie udaru są rasy wełniaste, które to właśnie mają długą sierść, tą wełnę oraz karmiące samice bądź też zapasione króliki, które są wyraźnie otłuszczone, jeśli nie ma możliwości przeniesienia królika do chłodnego pomieszczenia, Dobrze by było przysłonić połowę siatki w drzwiczkach siatką cieniującą, tak aby krójk mógł schować się przed słońcem. Katar, chyba najczęściej słyszany odgłos, to właśnie ten kichnięcia. O ile jest on spowodowany np. dościeleniem słomy, to normalne słoma pyli. Lecz jeśli króliki kichają bez tego, właśnie bardzo możliwe jest to, że były wystawione na przeciąg, na działanie przeciągu. Na który króliki są bardzo wrażliwe. Co ważne, katar jest zaraźliwy, więc dobrze jest odizolować takiego królika do innej oddalonej klatki i rozpocząć leczenie. Można udać się do weterynarza lub spróbować wyleczyć królika domowymi sposobami, chociaż nie ma na to gwarancji, że się uda. To dobrym sposobem jest podawanie wody z czosnkiem, bynajmniej jał swojego głównego samca wyleczyłem w ten sposób częste kichanie, chociaż nie będę mówił, że to na pewno woda z czosnkiem zadziała, bo możliwe, że było to okresowe kichanie z powodu pylenia, ale kiedyś spróbuję sprawdzić to i nagram film o tym. Już na koniec tego filmu wspomnę jeszcze o obcinaniu pazurków, bo jest to równie ważne zadanie pielęgnacyjne dla naszych futrzaków. Obcinać się powinno co dwa miesiące w zależności od szybkości odrastania pazurka w naturalnym środowisku króliki ścierają pazurki więc innymi poprzez zwykłe poruszanie się po ziemi natomiast w klatkach nie mają takiej możliwości dlatego należy je skracać a dlaczego skracałem pazurki no, no właśnie dlatego żeby nie było takiej sytuacji że królik sobie złamał pazurka i wtedy poleciała krew jest to też miejsce, w którym może dojść do zakażenia, że wda się zakażenie, no i nie będzie za fajnie, więc warto obcinać pasurki. I ja już tutaj z Wami się pożegnam. Pozdrawiam każdego, kto był na dzisiejszym live i zagłosował za tym filmem, więc do usłyszenia w następnym filmie. A i tak na koniec dopowiem jeszcze tutaj, że wykociły mi się trzy samiczki, więc nagram o tym niedługo filmik.